Ale to nie będę przedłużał, bo pewnie piwo jest ważniejsze w sumie niż jakaś security, czy tudzież pseudointeligentny research. No dobrze, to zacznijmy ostatnią prezentację w dniu dzisiejszym. Odlówki. Odlówki, faktycznie, przepraszam. A co, ja jestem rząd polski? Nie mówię, że nie, ale... Ale jednak zimna następnym razem. No dobrze, to zacznijmy. Ja się nazywam Maciej Kotowicz, jestem coś około researcherem w CERT Polska. Gram w zespole Dragon Sector, zajmuję się reverse engineeringiem, exploit developmentem, a w szczególności automatyzacją powyższych, tudzież kiedyś zajmowałem się formalnymi metodami w powyższych. No i jakby jakiś taki Twitter, gdzie można ze mną porozmawiać, no lepiej nie. Trochę pytań. Zacznijmy od wyszukania jakiejś informacji na temat, co w ogóle tam w tym tytule jest. Nie wiadomo, czemu to jest pierwsze zdjęcie, które dostałem. Chciałem coś lepszego, jakieś dziewczynki czy coś, ale no niestety najbardziej popularnym, brudnym elfem jest Dirty Elf, który robi dziwne rzeczy innym rzeczom, typu, nie wiem, rucha pasty do zębów i tak dalej. Pogooglajcie, naprawdę fajne zdjęcia, kurde, ludzie mają pomysłowość. Nie wpadłbym na to nigdy. No dobra, to wróćmy do prawdziwego. Kto analizował jakiegoś elfa? Może wróćmy wcześniej. Kto wie, co to jest elf? O kurde. No dobra, to kto analizował jakiegoś elfa? Nieźle. Kto analizował jakiś elfi malware? Nie jest dobrze. Dobra, to wróćmy do poprzedniego pytania. Co to jest elf? Jedna odpowiedź, żebym powiedziała, że na pewno jesteśmy... Nie mówimy o Tolkienie na przykład, albo Sapkowskim. O, dobrze, dobrze. I tam dalej słyszę coś? Nie słyszę. Wystające, nie? No, to dobrze, to jesteśmy w dobrym temacie. Dobra, to kto napisał własny elfi parser? To może następne pytanie już nie ma sensu. Ale to dobrze, znaczy nikt nie musi stąd wychodzić, żeby ta prezentacja jednak powinna do kogoś trafić. No dobrze, to powiedzmy sobie trochę o tych elfach. To skrót od executable linkable format. No tak, no i jak wiadomo, każdy binarny format najlepiej jest opisywany poprzez struktury w C, prawda? Bo czemu nie? W związku z czym najpierw definiujemy sobie trochę typów, tak żeby potem można było to łatwo czytać. No, nie wiem, widać to wszystko, czy ja muszę to czytać, czy cokolwiek? Nie widać. No, bo to są jakieś ogólnie nazwy na takie typowe rzeczy jak Win16, 32, 464, ze znakiem, bez znaku. Dobrze, no ja mogę tłumaczyć, nie ma problemu, ale to ja tak po 20 minutach potrzebuję kolejnego shota, bo się wyłączam. Win16 to jest typ danych reprezentujący liczbę 16-bitową bez znaku. O inne, dokładniejsze wyjaśnienia zachęcam do udania się do lektury jakiejś, nie wiem, szkoła podstawowa? Jakieś typy adresów, offsetów, cokolwiek. No dobra, zacznijmy od całego elfa. Pierwszym polem, które napotkamy, jest nagłówek. Jak w każdym pliku, prawda? Każdy plik zaczyna się od nagłówka, chyba że jest spierdolony, zaczyna się od nagłówek, jest na końcu, tak jak w zipie, whatever. Nagłówek wygląda w bardzo prosty sposób. Jeżeli umiem, zajebiście. To tu jest ten magiczny parę bajtów, które mówią o tym, że to jest elf. To jest, no o, zrobimy pierwszy konkurs. Kto mi poda pierwsze 4 bajty elfów? 3, nie, ja chcę 4. Ty się nie liczysz. Coś może znajdę, nie wiem, jakieś piwo postawię albo coś. Zapomniałem gadżetów z roboty. Nie, no było parę osób, które znają elfa. Siedem F słyszałem. 4, 5, sam kurwa nie wiem. Może być w znakach ASCII. Dobra, załóżmy, że wiemy, o co chodzi. 39? Kurde. Co tu się działo w 39, człowieku? To nie takie konferencje urządzali. No anyway, są 4 pierwsze bajty, które mówią o tym, że to jest elf, to jest 7F i napis elf. Nie pamiętam maski.
I parę takich informacji odnośnie tego, jak to dalej potem parsować, między innymi bitowość, endianes i parę innych rzeczy mniej lub bardziej znaczące. Ogólnie jest 16 bajtów tego gówna. Jakieś rzeczy identyfikujące dalej elfa typu entry point, czyli adres, tylko zaczniemy wykonywanie kodu. Wersja, machina, na jakim architekturze procesora może być odpalana, offsety do kolejnych pól, flagi, pierdoły, no rzeczy, które są przydatne do parsowania. I oczywiście, ponieważ no, jesteśmy w nowoczesnym świecie, mamy dwie architektury, 32 i 64-bitowe zazwyczaj, w związku z czym mamy elfy 32 i 64, które chyba się niczym nie różnią, o ile pamiętam, modulo wielkością, tak? Chyba niczym. Dobra, następna struktura. Następna struktura to jest program headers. I to jest taki ciąg, taka tablica takich struktur, do której offset mamy tutaj, tu jest gdzieś jej wielkość. No i ona sobie mówi o jakiś segment ma typ, jakiś segment ma jakiś offset w pliku, gdzieś jest mapowana pod wirtualnym adresem, fizycznym adresem, które nie ma znaczenia, bo jest nieprawdą. Ma jakąś wielkość w pliku, ma jakąś wielkość pamięci, ma jakieś flagi, wyrównanie, takie pierdoły. Samo da się 4-bitowych systemów oczywiście. Chyba też to samo. Nie, jest jakaś zmiana, tak? Co jest często upierdliwe. Cofnijmy. Jest to taka ta upierdliwość, ponieważ pole są zamienione. No, ponieważ ma jakieś typy, to te typy istnieją. Z ważnych typów, o, powinno zadziałać, tak? Jest przede wszystkim typ load. Jeszcze raz. O. Ważny jest typ load, który mówi o tym, że dany segment powinien być załadowany do pamięci, że dany segment jest tą tablicą program headerów, no i dynamik, który jest interesujący z innych rzeczy, które wyjdą potem. Drugą tablicą, ponieważ czemu nie, jest section header, ponieważ mamy segmenty, możemy mieć mamy segmenty, mieliśmy sekcje, zawsze lepiej więcej niż mniej. Tak, są podobne rzeczy. Nazwa, typ, jakieś flagi, adres, offset. No dokładnie to samo, tylko że troszkę inaczej. 64-bitowe jak zwykle. No i też mają typy. Jak widać, tu jest tych typów trochę więcej. Co my tu mamy fajnego? Tablica haszy, GNU, które pozwalają nam rezolwować symbole DynSym, czyli to odpowiada PT Dynamic. Przepraszam, symbolom, które zostaną zaimportowane do binarki. Dynamic, który odpowiada PT-Dynamic. Tablica symboli. Tablica stringów. No i dane programu. Plus, jak widać, tego jest dużo więcej. Tam są jeszcze jakieś trzy kropki. Nie wiadomo, nie wiem, czy je widzicie. To są trzy kropki. O, mówiące, że tego jest fuj więcej. Kolejno, ponieważ parę razy już mówiłem Dynamic, no to powiedzmy, czym ta tablica Dynamic jest. No to jest taka tablica kolejnych struktur, surprise. No one mają tego typu typ, tak, że mają tak, mają wartość, w zależności od tego, jaki to jest tak, albo jest to wartość liczbowa, albo wskaźnik. Słyszę, że to robi to, czym się nie różni modulo wielkości. No i DT oczywiście, kolejna tablica, kolejne typy z ważnych do zapamiętania. This needed, got, hash. No, co byśmy tu wyjaśnili na przykład? O, string tab. To jest tablica... Jak zgadniemy? Stringów, wow. Symboli, haszy. Kiedyś w końcu trzeba, nie? Rzeczy, które są... adresy stringów, bibliotek, które zostaną załadowane do pamięci wraz z naszym programem wykonywanym. Tak, nie wiem, lipce na przykład, tak? PLT, got, whatever. Symbole pominimy, bo nie chcę się nim mówić. No dobra, to teraz zaczniemy od jakichś takich brudnych trików. Może najpierw po co? Tak, bo ogólnie analiza malware'u, bo do tego będziemy summa summarum zmierzać kiedyś, jest łatwa, jeżeli chodzi o Linuxy, ponieważ malware, który występuje na Linuxach, to jest malware na urządzenia IoT. IoT to jest gówno, w związku z czym malware jest prosty. Jak dostać duży botnet? Ktoś próbował dostać kiedyś duży botnet, albo nie wiem, próbował stworzyć sobie honeypot na urządzeniach IoT, na Linuxach, na serwerach SSH, nie wiem, cokolwiek. Nie, no smutne.
Ogólnie przez cały internet przewija się masa Chińczyków, masa dzieci, które sobie brutforsują routerki, serwery SSH, Telnet, whatever, whatever, Bash. Shellshock jest cały czas jedną z popularniejszych metod dostawania się do serwerów. No, w związku z czym są gówniane metody dostępu, jest gówniany malware. Gówniany malware służy głównie do DDoS-ów. Figures. Tylko ostatnio była jakaś taka głośna sytuacja, że tak, nowy malware Mirai czy coś takiego atakował Briana Kerbsa i nie wiem, walnęli 500 giga, 500 tera, nie pamiętam ile dokładnie. Tam widzę, że kolega głową macha, to może wie ile. Nie pamiętam, no, ale ogólnie w chuj dużo. Mówili, że jeden z największych ataków, potem w ogóle zrobiła się wojna, bo każdy ma naraz każdy miał nagle większy atak, tak? Tak ktoś tam gdzieś mówił o porównywaniu mojego DDoS-a. No, czemu nie? Ile można porównywać to samo, co się ma na dole? Dobrze. W związku z czym ten malware jest trywialny, aczkolwiek pewnie nie tylko taki malware istnieje, bo serwery Linuxowe są, jak na to nie patrzeć, łakomym kąskiem. Ponieważ, nie wiem, mamy sporo komunikacji przez nie przechodzi, jest dużo usług. Kiedyś była teoria, że prawie każdy serwer naprawdę prawie na pewno jest w jakiś sposób zbakdurowany. Nie ma to jak odpowiednia paranoja. Ale ten malware jest prosty, tak? Ale nie musi być. Może być skomplikowany, istnieją pewne triki, które sprawią, że będzie żyło się nam trudno. I niestety polegają one na tym, że eksploitujemy pewne problemy w tym, jak ELF jest zbudowany. No i teraz pogadamy sobie o tych właśnie trikach, jak sprawić, żeby było trudno. To głównie występuje na CTF-ach, w związku z czym coś to zupełnie nie ma sensu, ale whatever. Dobrze, pierwsza rzecz jest taka, jak coś jest różnica. Nie wiem, czy zauważyliście, podałem, że są takie dwie struktury. Gdzieś to było tutaj, o, tu. Tak, są segmenty i są sekcje. Tych sekcji jest dużo, whatever. Tak, myślę, że łatwo zauważyć, że to są dokładnie prawie te same rzeczy, tak? To jest dość oczywiste. No i one pisują dokładnie to samo, tylko że z różnego punktu widzenia. I o tym za chwilę. Taki prosta budowa ELF-a, tak? Mamy ten nagłówek, tablicę PHDR, SHDR. I one sobie to jakoś wskazują jedne drugiego. Wskazują na ten sam segment, który zostanie załadowany, przy czym mówię, że to jest ten sam, że to jest segment o typie PTLO, który zostanie załadowany i sekcja.txt, czyli rzecz, która zawiera kod, który będzie wykonywany. Taka jest definicja. Tak to wygląda, wyglądać powinno w pamięci. Także mam jakiś segment, on jest wskazywany najpierw przez offset w pliku i tutaj jest też offset oczywiście. W pamięci to jest adres i wielkość. Wielkość akurat zawsze jest, nie ma znaczenia, a taka jest prawda. W momencie, w którym plik zostaje załadowany do pamięci, sytuacja się trochę zmienia. Ponieważ SHDR nie służy w żaden sposób kernelowi, nie jest używany podczas wykonywania, jest tylko informacją o pewnych własnościach bardziej debugujących niż umożliwiających albo będących niezbędnych do wykonania. Jest tylko coś, co ułatwia nam dostęp, ponieważ jego granulacja jest dużo większa, bo sekcje są, tych typów było dużo więcej typów sekcji niż typów segmentów, w związku z czym mamy dużo większą granulację, nie musimy, nie wiem, przechodzić jednej tablicy, żeby dostać się do drugiej, tylko bezpośrednio wiemy, że ta tablica jest tutaj. W związku z czym jest użyteczna przy celach debugujących, jeżeli chcemy zrobić sobie jakąś analizę offline'ową ELF-a, czyli dowiedzieć się na przykład, jakie biblioteki ten dany program będzie potrzebował, jakie symbole będzie rozwiązywał, co tam jeszcze może być ciekawego, no, jakieś takie pierdoły. Tak. Ale nie jest zupełnie potrzebne do wykonania, tak? Ponieważ do wykonania potrzebujemy tylko mieć informację, gdzie dany program się gdzie dane kawałki pamięci mają się znajdować, pod jakimi adresami, jakie są wielkości, jakie są uprawnienia do nich, o czym nie powiedziałem, ale są oczywiście uprawnienia do każdej sekcji, to mogą być czytanie, wykonywanie, zapisywanie, odpowiednie kombinacje, jak wiadomo. W związku z czym nie ma tego SHR tabów. I to rodzi pewne problemy. Nie wiem, czy jest kolejna obecnie, nie ma.
Problemy są następujące. Wszystkie narzędzia, prawie wszystkie narzędzia, oczywiście używają czego do analizy? SHDR-ów, które nijak się nie mają do tego, jaka jest prawda. Spróbujmy to wykorzystać. Rozważmy sobie taki program, nie wiem, z dupy jakiś. Zobaczmy sobie, jak on wygląda. Ma tak, ma sekcję tekst, ma jakiś adres, jakąś wielkość, jakiś offset, jakąś wielkość, jakieś prawa, wyrównanie. No jest ten sam adres. Zobaczmy, ma różnicę między wielkością. No i to tu są jeszcze dwie, trzy inne sekcje o podobnych właściwościach, nazywające się init i finit, ale to nie ma znaczenia. Ale jak widać, on się zawiera w tej ładowanym segmencie. Zobaczmy sobie jakiś prosty shellcode, który nic nie robi, w zasadzie wypisuje tylko string bad. I kawałek kodu. I o co tu chodzi? O to chodzi, że wykorzystamy sobie... Aha, no i teraz zobaczmy tak. Tu jest jakaś wielkość. Każda sekcja, każdy segment alfa jest ładowany za pomocą syscalla mmap dla uproszczenia. Kto wie, jaką własność mają wielkości przy takim syscallu? Słucham? Jeżeli coś nie słyszę, tam opowiedziane wielokrotność strony. Drugie pytanie, ile to jest strona? 1024 bajty, tak? Nie. Więcej. OX 1000 bajtów. To jest ewidentnie mniej. Jeżeli tu widać, nie wiem, widać czy nie widać, tutaj to jest napisane? OX 0, kurwa, nie jestem się zorniczyć. 6 EC ogólnie. Omijając zera wiodące. Czyli zdecydowanie mniej niż strona. Więc co zostanie zrobione? Zadowolone więcej niż to jest opisane. Zostanie to wyrównane do strony, prawda? Tu gdzieś powinno być to nawet narysowane. O, tu jest taki ładny align. No w związku z czym mamy niezaprzeczalnie dużo miejsca między 6 a 1000. Trochę jest. Można zaszaleć. To wrzucimy sobie shellcode. Rzucimy sobie shellcode pod to miejsce. Przepraszam. I nadpiszmy. To powinien być entry point naszego programu, czyli miejsce, w którym zaczniemy wykonywać kod. Nadpiszemy go naszym shellcodem. To jest entry point oryginalnego programu. Powinno być gdzieś wykonanie, ale chyba się nie wyszło. No nic, whatever. No i to się bardzo ładnie wykona, tak? Problem jest taki, że to nie zostało... Sekundkę. To nie zostało... To oczywiście zostanie wykonane, zostanie ono wypisane. Zostanie wypisane najpierw bad, potem good. Problem jest taki, że żaden program tego prawie nie pokaże. Już mówię dlaczego. Być może to się w sumie teraz zmieniło, bo ja to, zanim to, jak to tworzyłem, to w międzyczasie wyszła aktualizacja do IDE. Object dump w ogóle na to nie patrzy. Object dump ma to w dupie, on patrzy tylko, co jest w sekcjach i sobie po tym idzie. Radar pokaże, że ma nasz entry point jest faktycznie w tym miejscu. No i że tam jest jakiś kod, bo też sobie to umie robić. IDE odmawia w ogóle pokazywania danych z wielkości, z adresu, które nie zajmują się w sekcjach. To zostało poprawione w najnowszym wydaniu, prawdopodobnie już do końca. Ten bug już trwał od lat, jeszcze paru. Dobrze, no to teraz trochę się cofnijmy w pamięci. Kto tu jest więcej niż 2 lata, 3 lata? Na tych wydarzeniach. Dobrze, może tak, kto pamięta ten CTF? Aha, no to słabo. No dobrze, wtedy ja organizowałem CTF-a i było takie zadanie, które właśnie polegało między innymi na tym, bo trochę nie wyszło. Myślałem, że coś jeszcze tu będzie. Potem jeszcze drugi raz był na tym samym zadaniu. Oczywiście to był tylko jakiś przykład prosty, tak? Bo to jest w zasadzie, nie mamy aż tego miejsca tak dużo, wrzucamy jakiś shellcode. No ale teraz zastanówmy się trochę dalej. Jeżeli mamy ten układ, to przecież nic nam nie broni, żeby ten ptload był zupełnie niezależny od tego tekstu. Tak? Tak, żeby on był zupełnie gdzieś obok, ponieważ, no dlaczego nie? Nas to nie obchodzi, co będzie widział analityk. I na tym polegało dokładnie to zadanie. Tam nie do końca było tak, że one były od siebie niezależne, ponieważ było bardziej sprytnie
One się troszeczkę pokrywały, jeden był mniejszy, drugi większy i ten pewien kawałek kodu był niewidoczny, jeżeli się tego nie debugowało. No to było oczywiście jakieś tam utrudnienia. No ale to było fajne zadanie, spaliłem już się dwa razy, trzeci już nie będę. Trochę innych technik, to jest taka jedna fajna. Wymaga strasznie dużo roboty, ponieważ nie jest tak łatwo używać na przykład tego C. Trzeba to robić prawie tylko i wyłącznie w assemblerze, budować LV od podstaw, to jest strasznie upierdliwe, nie wiem, gdykolwiek ktoś to robił, jeżeli nie, to da radę, ale nie polecam. Inna techniczka. Forma, w jaki są rozwiązywane symbole, polega na tym, że jest, cofnijmy się trochę, będę tak skakał po slajdach, to fajna zabawa jest. A, jest symbol. Symbol ma nazwę. Ma sens, nie? Czym jest nazwa? Nazwa jest intem. Int jest offsetem w tablicy. Gdzieś to było? W tej tablicy? A ta tablica znajduje się tak pod tym pod adresem, który jest pod tym DT. Ale też jest oczywiście tutaj. Tu. Tak? Jest jakaś tablica symboli, stringów. No to jedziemy. La, 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 la. Tak to rozważmy sobie prosty program. Program nie robi nic ciekawego, bierze sobie pierwszy argument wykonania i go wyświetla. Skompilujemy, odpalimy magiczny skrypt, odpalimy object dumpa. Wszystko fajnie, jest print. Po wykonaniu, ktoś wie, czy print takie rzeczy robi? Co powinien zrobić print? No wyświetlić ID, tak? A nie jakieś wartości z dupy. To powinien być... Tu jest skrypt, który magicznie to robi. Tak, no znowu, tak naprawdę idea jest podobna. Mamy dwie wartości, które powinny mówić o tym samym, ale nie w żaden sposób nie są walidowane. W związku z czym mamy w tablicy ptdynamic, o typie ptdynamic, mamy wpis dt string tab. Mamy też oczywiście sekcję o typie shstrtab. To co robimy, to oczywiście podmieniamy wartość w dt, która jest ważna, od której zależy wykonanie programu, ponieważ to jest to czego używa LDSO. Podmieniamy na string system. Akurat fajnie, bo mają taką samą długość, w związku z czym nie jest to trudne. Wrzucamy, dodajemy nowy PHDR i tak dalej, zapisujemy, wszystko fajnie. To powinno być zdjęcie, ale nie mam internetu. Okazuje się, że jeszcze 2-3 tygodnie temu jedyny program, który to potrafił rozpoznać, to jest Binary Ninja napisany przez Vector 35. Wszystkie inne bardzo ładnie wypisywały print. Na szczęście chwilę potem to była straszna gównoburza ze strony radara, oni to naprawili dość szybko. AIDA wydała dosłownie, nie wiem, parę dni wcześniej nową wersję, która... sześciu latach naprawili ten błąd? Może nawet więcej, nie? 20 chyba w sumie, ja mam 20 lat już prawie, że... Tak, po 20 latach mniej więcej naprawili ten błąd. No i niestety już nie działa, ale dalej fajna technika. Co my tam dalej mamy? Aha. I oczywiście to nie jest jakby jedyna opcja, którą możemy użyć, tak? Jeżeli cofniemy się troszeczkę jeszcze znowu. La, 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 la. O. Tych typów jest całkiem sporo. Możemy sobie podmienić ten typ, ten. To już raczej nie, ten. Prawie każdy z nich to jest jakiś pointer, który możemy podmienić, który ma swojego odpowiednika w sekcjach. Problem powstaje wtedy, kiedy podmienimy całą sekcję dynamic, ponieważ wtedy na przykład sam readle zaczyna już krzyczeć, bo najwyraźniej ludzie zaczęli się tego dowiadywać, że tak się da i zaczęli implementować takie czeki. Ram, taram, taram. Ale to jest mój ulubiony trik. Trik, który ma swoje korzenie...
w którymś fraku, nie pamiętam w którym, ale już naprawdę dawno, dawno temu. Nie jestem jego autorem niestety. Jedną z rzeczy, która jest w tablicy Dynamics są nazwy... O, przepraszam. Chwilę zajmie. Są nazwy bibliotek, które zostaną dodatkowo załadowane. Tu jest rozważany program napisany w Haskellu, ma wtedy macie dużo bibliotek, ma jakiś tych tam trochę, tak? To są jakieś nazwy. System będzie ich sobie szukał w odpowiednich miejscach, każdy wie, jak to działa. No i jest takie pole. O. I ono występuje zawsze. No, ma typ debug i ma wartość 0 i zupełnie do niczego nie pasuje. Do niczego jest nieużywane. No to zmieńmy je. Możemy je sobie dodać jakąś wartość. Najlepiej zmienić ten jeden byte, mówiący z typu debug na typ needed i jakąś losową wartość na początku tej tablicy stringów, żeby wskazywała nam na offset. Kawałek dokładniej offsetu. Nowej biblioteki. W tym momencie mamy możliwość załadowania dowolnej biblioteki podczas wykonania tego programu. Prosty kod. I trochę przesadziłem szybkością jednak. Ujdzie. Większość tego, co tu pokazałem, jest opisana w dużo większym szczególe, dużo lepszych formie. W tej książce małej, która powinna być niedługo wydana przez tych autorów. Pod tym adresem można ją kupić. I to wszystko dla mnie. Nie będę wam więcej zabierał czasu. Chodźmy na piwo. Jakieś pytania? I to lubię. O, co cholera. Potrzebowałbym, żeby cię słyszeć jednak. Tylko poczekaj na mikrofon. Chwilkę. Mamy czas. Mogę cofnąć, jeżeli chcecie zrobić zdjęcia tej książki. Czy spotkałeś jakiś malware, który wykorzystuje któreś z takich sztuczek? Nie, nie ma takiego malware'u na razie. Ja przyznam się, że nie analizuję... Tu ktoś chciał zrobić zdjęcia. Nie analizuję malware'ów elfowych, ponieważ, jak mówiłem, jest to straszne gówno i strasznie szkoda mi czasu na to. To, na co patrzyłem kiedyś, bo robiłem sobie... Jedno z lepszych, kiedy Borys opowiadał odnośnie zabezpieczeń, na przykład bardzo dobrą metodą na zabezpieczenie serwera i serwera SSH jest postawienie swojego SSH na dziwnym porcie, a na 22 wystawienie honeypota. Naprawdę świetna rzecz, tylko trzeba mieć dużo dysku, bo tych malwareów jest naprawdę w chuj. Ja serio, wystawiłem tego honeypota w ciągu 13 sekund, już miałem 20 binarek, nie? Why not? W związku z czym na szczęście nie ma takich rzeczy. Być może są na naprawdę niskim poziomie. Jak ktoś pisze jakieś rootkity, serio, porządne rootkity, które jeżeli są, to nikt ich nie znajdzie przez dłuższy czas. Oby? To nie ma takich na szczęście sztuczek nigdzie. To są czysto, na razie mam nadzieję, są czysto rekreacyjne sztuczki, które umożliwia format ELF. Tyle. I więcej pytań nie ma. To na dół. Idziemy na dół.